Rek! Ale się rzucałeś, kurde, stary. Zby sen? Zostało jeszcze chyba 10 minut. 2 godziny snu prawie z głowy. Dziwię się, że w ogóle możesz spać po tym, co się stało. Duszę tu jak w kotłowni. Na tym cholernym statku można się po prostu udusić. A, no tak, wpadł do ciebie Irish. Chyba nie chciał cię budzić. Mówię ci, stary, śpi ile się da, póki możesz. Czym się rękę? Nawigacja, satelita, radar, sonar, chłodzenie, oświetlenie na mieszkalnym. Co tam mówiłeś? Niebo, ilo mi? 100 lat temu nikt. Jebane Chinole! Nie wiemy, czy to Chińczycy. Założymy się? Stawiam 100 dolców. 6, macie tam coś? Nie, nic nie widać, ale gdzieś niedaleko musi być ląd. Żołnierze dają dymon aleński, proszę się ogłaszać się do dowódców. No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie, czeka nas długi dzień. Trevor, zejdziesz z ekipą na L4, tam gdzie są prądnice. Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dosył tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Ej, Rekę, weź załóż Irishowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie. Na szczęście już niedługo będzie problem tkany. Tym razem wam się chyba upieczy. Izba chorych jest tam. Przed chwilą jej mąż zaczął mówić. Ale może być z nim gorzej niż myśleliśmy. Chwila, nie może tam pani wejść. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Wpuśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Wpuśćcie ją, żołnierze. Zróbcie mu tomografię. Może mieć krwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża, spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomny, marnie. Irish cię szuka. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? Jeśli Chang zechce, może w nas uderzyć i posłać na dół, zanim się w ogóle obejrzymy. Mam nadzieję, że jednak nie jest tak źle. Spotkanie z Tytanem wiele wyjaśnia. Uwaga! Zespół obsługi technicznej prosi o niezwłoczne przekazanie wszelkich działających urządzeń elektronicznych odpowiednim służbom. Gość. Ale ciągle pakuje nas w kłopoty. Sam nie wiem, może mu coś powiedzieć. No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. Z drugiej, to nieważna rzecz, nie? Wiem jedno. To ty powinieneś wtedy decydować, nie Irish. Hej, Irish! Fuck! Hej, jak tam? Ma, zła. Wow. 396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Tak.
Hej. No co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Wrecker teraz dowodzi. Ale powiedz, Pak, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed garisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódcy. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garrison się wkurzy? Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie powalają, Irish. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarze nie zawiodą. Sierżancie Wrecker, dowodzenie przejmuje agent Kowik. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć. Skończyłem. Ale kapitanie, sierżant Wrecker... Nie będę z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić Walkirię w defensywie, kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broń i oddycharki. Przygotowałem wam łódź. Jazda! Czuję się jak chłopiec na posyłki. Wyluzuj, Irish. Tempo! Czas działa przeciw nam. Sierżancie Wrecker, prowadzisz. Nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. Zrozumiano, agencie. Wielu ludzi z Walkirii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Jasny gwint. Prawie mnie tam przydzieli. Wiemy mniej więcej, ile czasu mamy, zanim pójdzie na dno? Wystarczy. Możesz nam powiedzieć, czego konkretnie szukamy, agencie? Ty tam to zajebiście, wielka łajba. Wyluzuj i podziwiaj widoki, żołnierze. Dowiesz się na niej. Jak mam się, kurwa, wyluzować, płynąc nieznany? Irish, spokój. Macie robić, co każe i to bez dyskusji, jasne? Jasne! Słucham, żołnierzu? Nic, nic. Podziwiam widoków. Tytan osiadł na skraju kanionu o głębokości 3 km. W każdej chwili może się zsunąć. Nikogo nie widzę!
Gdzie jest załoga? Boże! Nabiera mocy! Własne mocą mnie wieprze! Lepiej uwierz, bracie! Ktoś to nieźle załatwi! Agencie Kowik! Co robimy? Jak wyjdziemy na pokład? Na koło! Pokój to! Dajcie jakieś dziury w kadłubie! Poznaję to uszkodzenie. Miejski pocisk przeciwokresowy. Jest do środka. Słuchajcie, Tytan był poza zasięgiem impulsu EMP i nadal gromadził dane. My byliśmy już ślepi i buzi. Musimy się śpieszyć. Raz, raz, naprzód! Ewakuacji, jeśli cała Ewa się wykopyrnie? W końcu na pewno zsunie się na dno. Jak wszystko pójdzie dobrze, zdążymy się stąd zmyć. Z rejestratorem podróży. Dopracowany ten twój plan nie ma co. Bądźcie ostrożni. Jesteśmy na pokładzie C i kierujemy się do przedziału obsługi technicznej. Szukajcie włazu G46. Prowadzi prosto do celu. Dobra, gdzie on jest? Tak. Idziemy. Co można wydobyć z rejestratora podróży? Masz informacje. Trasę okrętu za... Widzę włas. Lekko znalazł. Czekaj, pomogę ci. Otwierajcie. Jeszcze niby mamy tam zejść? Chyba raczej umiesz pływać, synek. Czy nie? Przepłyniemy na środkowy pokład. Powinien znajdować się nad wodą. Zbierajcie się. Słyszałeś, co student powiedział. Skakuj. Gdzie? Albo jakaś maszyna. Musimy ruszać. Woda się podnosi. Czy wszyscy gotowi? Można zaczynać. Są blisko. Śródło dźwięku jest przed nami. To jest piąco! To chyba sygnał SOS. Ktoś może być uwięziony. Tego nie wiemy, sierżancie. Kurwa mać, mieliśmy przecież szukać danych. I ludzi. Nie czas na dyskusję, jasne? W naszych rękach spoczywa los tyś. Szanowni, kurczę, patrzcie, pełno tu wody. Woda się podnosi. Szukać przejścia. Musimy przejąć dane, zanim okręt zatonie. Zajebiście! Oni są na tym drzwi. Do środka, szybko. Tutaj! Tutaj! Woda się podnosi. Musicie nam pomóc, to jedyna droga wyjścia. Spokojnie, wyciągniemy was. Drogi żołnierzu. Użyj broni! Oni już są martwi. Idziemy dalej. Nikuja! Nie zostawimy ich! Nawet gdybyśmy mieli palnik, zajęłoby to nam 9 minut. Woda się podnosi! Zanim ich wydostaniemy, będą martwi! Idziemy! To rozkaz! Ja tu dowodzę! Chuj z tobą! Dawać, chłopaki! Nie! Daj mi to! Co daj, spokój! To już przykład. No dobrze, nie idź! Sukinsy zapłacili za to. Dopadnie. Rekar, musimy iść. Hej, oni nas zamknęli. Zostawiajcie mnie, nie chcę umierać. Kto was zamknął? Zamknęli nas, zostawili tutaj, nie wiem czemu.
wystrzelili w okręt rakiety i weszli na pokład? To bez sensu. Becker, pora na nas. Ej, nie chcę tu umierać! Nie, błagam! Powiedz swojej matce, nie chcę umierać! Nie w ten sposób! Nie tak, nie tak! Trzeba to skończyć. Okręt niedługo zatonie. Znalazłeś Recker? Porozpierdalać z tej trumny. Wreszcie, kurwa! Wracamy na Walkirię. Słyszę jakieś głosy. Na twój znak! Dobra,
nas na Valkirię, Reker! Próbują wejść na pokład! Egzamin 10 minut temu. Cholera! A ludzie, którzy byli z Garrisonem? Mężczyzna i kobieta? Mężczyzna i kobieta? Twoje Chińczyk? Na tej łajbie jest ich od groma. Kurwa, musimy iść na mostek! Już! Idziemy na mostek! Prowadź, Reker! Uważajcie! Nie wiadomo, kto tu jest w drodze. Rajdę, strzel do śmigu! Na prostą czynię! Weź Stingera! Czekaj, skurczy sobie! Wyciągaj Stingera, Rajdę!
świetny do palenia się w zamierze chce! Naprzód! Słuchamy Garrisona! Ona ma kłopoty! Sforsować drzwi! Kurwa mać, pan na bar! Cholerne! Kurwa mać, dobra jest. Gdzie on się podział? Garrison kazał go przenieść. Co? Zostawiłeś go? Garrison ma gdzieś, kim jestem. Co miałam zrobić? Pobić go? Pomogłam odeprzeć atak. Zadzwoń na mostek i wypytaj Garrisona. Ciebie posłucha. Jezu Chryste, Hanak, przecież mostek został odcięty. Wynosimy się stąd! Grabarze, jazda! Za tobą! Lubisz zaskakiwać, co, Hana? Musimy go przejść na mostek! Jestem za to!
wody! Baker, tutaj! Musisz mi tu pomóc! W porządku. Helikopter zestrzelony! A cholera! Nie zadzieraj z Valkyrią! Desant z powietrza! No nie! Desantowcy! Rozwalmy je, zanim wyładują ludzi! Te pierdolone chuje nie mogą dotrzeć na mostek! Bobik! Bobik! Ładny strzał! Ładny strzał! Zestrzel helikopter! Potwierdzone trafienie! Po nim! Czysto! Kapitanie Garrison, mostek czysty. Jak jego stan? Stabilny. Gdzie agent Kovic? Niestety zginął. Niech to szlak. Tylko dzięki wam Valkyria nie zatonęła. Niestety jest uszkodzona. Do domu wciąż daleko, żołnierze. Mnóstwo wrogów wokół. A najgorsze dopiero przed nami. Dlatego naprawdę cieszę się, że jesteście. Sierżant Sieleke! Czekam na raport za 15 minut. Grabarze są wasi. Ura!